Temat dzisiaj bardzo ciekawy. Temat dzisiaj jest taki, który poróżnił Kościół w II wieku, w III wieku, potem przy schizmie, potem przy reformacji. Ogólnie to jest temat, który ma takie emocjonalne zakorzenienie w Kościele. Ma takie... Na ten temat można mówić cały rok, albo i dłużej. Może jednak zostanie przy kilkunastu minutach. Zróbmy to. Ja już jak myślałem o definicji tradycji. Zaczekaj. Zapytaj mnie. Co to jest tradycja? Co to jest tradycja? To zależy kto pyta. Zależy kto pyta. Więc ja pytam. Odpowiem ci przykładem, dlaczego to moje dopowiedzenie zależy kto pyta jest ważne. Co to jest złoto? Kupiec odpowie, że złoto to bogactwo. Jubiler odpowie, że złoto to ozdoba. Inżynier odpowie, że złoto to metal nierdzewny, kowalny, ciągliwy o wysokim ciężarze właściwym. retor Odpowiedzi, że złoto to jakiś obraz, figura retoryczna, ktoś może mieć złote serce. No to ja też właśnie o tym chciałem powiedzieć, że jak mówimy słowo tradycja, to od razu mamy bardzo wiele różnych skojarzeń i żeby dojść do tego, czym jest tradycja w Kościele, to trzeba tak naprawdę oczyszczać. Dobra, i powiedz, jaka jest zasadnicza różnica? No tradycja w takim sensie fundamentalnym w Kościele, czyli przez duże T i jest tak zwana tradycja przez małe T. Chcę Ci to pokazać na przykładzie, jak bardzo ważne jest to do określenia, o którym mówisz, i nawet taką zagadkę dla Ciebie, dla naszych słuchaczy wymyśliłem. Są takie słowa, które co innego znaczą, kiedy się pisze z dużej litery, a są takie słowa, które co innego znaczą, jak pisze się z małej. No na przykład Kościół. Jak to rozumiesz? Jak się pisze w zdaniu Kościół z dużej litery, to mamy na myśli wspólnotę Kościoła. Z wszystkim, co ma w sobie. Natomiast tak. możemy napisać kościół z małej litery i wtedy mamy na myśli budynek. Jakiś konkretny budynek, który stoi, tak, który jest tak, 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 tak. Mam jeszcze inne takie słowo. Różaniec. Pisane z małej litery to jest ten różaniec, ta nasza koronka, koronka co trzymamy tak. w ręce. A z dużej litery to jest miejscowość Różaniec i jest taka miejscowość w Polsce. A, to jeszcze bardziej różnica. Powiem Ci więcej. Nie tylko z dużej litery, czy z małej, czy z wielkiej, jak to powinno się mówić, ale nawet jak całość wyrazu napiszesz drukowanymi, to też może znaczyć coś innego. Na przykład słowo dom. No ale to już potem wchodzimy w skróty. Tak. I teraz to myślę jest fajna ciekawostka: jak się chodzi po Wawelu i widać te krypty nagrobne, te, te tablice nagrobne, to bardzo nie często. Tylko maksimum, no nie? Tak, bardzo często u samej góry pisze to słówko D.O.M. I ludzie, co to takie domeczki mają ci zmarli? A to chodzi, że po łacinie Deo Optimo Maximo, tak jak powiedziałeś, to znaczy Bogu najlepszemu, największemu. I to umieszczane jest ten napis na nagrobkach i kościołach chrześcijańskich? No, wielość znaczeń. Słowa mają wiele różnych znaczeń, a jeszcze do tego wszystkiego mają wiele takich naleciałości, które się z czasem na nich pojawiają. I wtedy trzeba naprawdę dużego wysiłku, żeby dojść do tego, co jest takim właściwym rozumieniem. Właściwym rozumieniem, sensem danego słowa. A my dzisiaj mamy takie bardzo poważne słowo jak. O tradycja to słowo to się kłóciło przez wielkie te. No to spróbujmy to ugryźć. Co to tradycja jest? Czym ta tradycja jest? Katechizm, jak patrzy w ogóle na tradycję, to widzi ją jako coś żywego. To jest pierwsza rzecz, że tradycja to jest coś żywego. To jeszcze trzeba powiedzieć, że my dzisiaj będziemy się zajmować tradycją apostolską. Nie jakąkolwiek tradycją. tylko tradycją znaczy, no to w ogóle apostolską. tradycja przez duże T to jest tradycja apostolska. To, to, to jest tożsame. Jak my mówimy o tradycji, która jest pisana z dużej litery, z wielkiej litery, tak. to mówimy zawsze o tradycji apostolskiej. Mamy na myśli od razu apostołów tak. i mamy na myśli to, co oni mówili, to jak oni żyli. Jak przekazywali prawdę naszej wiary, prawdę o Bogu? Tradycja apostolska to jest to, co apostołowie otrzymali od Jezusa i co mają głosić światu. On im dał słowo Boże, On im dał przykład swojego życia, On im pokazał, kim jest, i teraz oni mają iść w świat i to głosić. I to głoszenie to jest tradycja apostolska. Zgodnie z tym, co pamiętam jeszcze z czasów, kiedy uczyłem w szkole, ta tradycja apostolska ta tradycja w kościele, to jest ten pewien zbiór prawd objawionych przez Boga, które kościół przechowuje, broni tego strzeże, i podaje do wierzenia. No i tu jest coś, co bardzo rzadko się pojawia w ogóle w kościele, w mówieniu o kościele, czy w mówieniu na temat objawienia w kościele, czy nawet w mówieniu o tradycji, depozyt wiary. Doskonałe to słowo. Tradycja to jest depozyt wiary. I teraz, gdybyśmy chcieli. Tak, już naprawdę skrócić rozumowo i tłumacząc tradycję, to by trzeba powiedzieć, że tradycja to jest wszystko to w kościele, co zawiera w sobie depozyt wiary. Bo wtedy nam do tego wchodzi też Pismo Święte, bo w depozycie wiary jest tradycja i Pismo Święte. Na początku to też widać bardzo dobrze, jak, o ile się nie pomylę, przy Świętym Augustynie. Że jeżeli jest tradycja apostolska w pierwszych wiekach, wiadomo, że apostołowie nie żyją wiecznie, no nie umierają i oni potem przekazują, jak gdyby, odpowiedzialność za strzeżenie depozytu wiary biskupom. swoim następcom, czyli biskupom. I, I bardzo mocno w tych pierwszych wiekach było podkreślane to, że biskup, tak jak na przykład był święty Augustyn biskupem, ma strzec depozytu wiary. To jest jego podstawowe zadanie jako biskupa w kościele. I na przykład Problem był z odprawianiem liturgii Eucharystii, ponieważ nie było tekstów, nie było tak jak dzisiaj Mszału Rzymskiego, który jest podpisany przez papieża i tak dalej. Każde tłumaczenie jest sprawdzone przez Watykan, dopilnowuje się każdego szczegółu tej księgi i teraz każdy biskup musiał na pamięć znać dokładne słowa, jak sprawować Eucharystię, żeby strzec depozytu wiary. I tutaj pojawia się może taka wycieczka w bok. Bardzo często nam dzisiaj zarzucają z naszej perspektywy świata ludzie, czy wszyscy sobie zarzucamy, że pamięć jest ulotna, że takie przekazywanie ustne to jest jak głuchy telefon, ta zabawa w przedszkolu, że przy tym przekazywaniu dużo się opuszcza. Ale to jest patrzenie z naszej perspektywy. Trzeba powiedzieć, że w pierwszych wiekach Kościoła, kiedy. Nie było tych ksiąg, nie było tak rozpowszechnione pismo, nie było internetu, nie było postów, nie było niczego. Ludzie, wszystko co wartościowe, uczyli się na pamięć z ogromną dokładnością. Dlatego ten pierwotny przekaz ustny jest bardzo często dokładniejszy. Niż nasze przekazy dzisiaj po internecie, gdzie w co drugim artykule jest jakiś clickbait, jakieś nagięcie faktów, żeby tylko ktoś czytał. No, albo często taka potrzeba, że muszę coś, coś tam zmienić, więc zmieniając, jednocześnie czasem zmieniam sens wypowiedzi czy całej koncepcji tekstu. No pamiętasz, że teraz w świecie yy, ten przyrost wiedzy, przyrost treści drukowanych w ciągu roku jest taki, jak w ciągu kiedyś 100 lat. Tak, tak, no to jest olbrzymi przeskok, to, to nawet jest ciężkie do wyobrażenia sobie. Też dzisiaj. sobie słuchałem y, na temat lekcji o Divina i tam y, opat y, styńca Szymon Hiżycki mówi tak, kiedyś jak człowiek pisał księgę, to pisał ją całe życie na drogich materiałach, na drogim pergaminie czy papieru się, to już nie pamiętam, ale nie miał czasu na pisanie... Ale nie miał czasu na pisanie głupot. Może, <laughs> może powiem że Mało ważnych tekstów. <laughs> A dzisiaj każdy może pisać. Dzisiaj tego chlapania w internecie różnych rzeczy, no, głupich, śmiesznych, nikomu niepotrzebnych, jest od Nie Jest od groma. Ale wróćmy, bo odchodzimy od tematu. Wróćmy do samej tradycji i do tego depozytu wiary, bo to jest, myślę, takie najważniejsze z perspektywy rozumienia w ogóle tradycji. Mamy objawienie, które ma swoją pełnię w Jezusie. Jezus poprzez wcielenie staje się człowiekiem, żyje między nami. Głosi prawdę o Panu Bogu, tak. swoim życiem, tak. tym, w jaki sposób naucza, i tym, co przekazuje swoim uczniom, czyli apostołom. To są tak zwane słowa i czyny Jezusa. Tak. Apostołowie to pamiętają. Apostołowie to pamiętają, i teraz mają wezwanie do tego, żeby głosić to całemu światu. I tu jest sens w ogóle tradycji. I jeszcze ci powiem jedno: jak szukałem tłumaczenia słowa tradycja, to znalazłem gdzieś, że to można przetłumaczyć jako testament. No, bo w pewnym sensie tak właśnie jest. Dlatego ja do tego zwierzę, że on to nakazał apostołom, czyli dał im jak gdyby coś, co będzie im służyć w tym głoszeniu. Że to nie jest tak, że że przyszedł, zrobił coś, powiedział, teraz wyjdźcie i, i, i głoście. No nie? Tylko on im dał możliwość, dał im wszystkie narzędzia do tego, a zarazem żeby mogli to ogłosić. Im treść im możliwość i, i treść. No tak? I to jest ta tradycja, i to apostołowie od Jezusa przejęli i to przekazujemy w kościele dalej. Czyli jest to ten skarb wiary. Tak, skarb wiary. Depozyt wiary. Depozyt wiary, mi się to wiary. bardzo podoba. No i popatrz, były te pierwsze wieki chrześcijaństwa i nie ma pisma świętego jeszcze. Są jakieś luźne księgi, pojedyncze listy tak. i tak dalej. I wystarczy ten skarb wiary przekazywany przez apostołów i ich następców najbliższych, i ludzie żyją, Kościół się rozwija. Kościół się rozwija, tak. I co następuje potem? Postanowili, że zaczną to spisywać, gromadzić w jedno miejsce te różne księgi, listy i tak dalej, tworzy się później kanon Pisma Świętego i nagle mamy taki moment w Kościele, że mamy i tą żywą tradycję ustną, niespisaną, i pismo święte. I dzisiaj z perspektywy katechizmu mówimy, że na tych dwóch rzeczach te dwie rzeczy zawierają w sobie cały depozyt, depozyt wiary. Cały skarb naszej wiary. Tak. No i siedzę w domu, rozmawiam na ten temat z rodziną. No i pada pytanie: serdecznie pozdrawiam moją siostrę rodzoną Mariolę. I pada pytanie, jaka jest różnica między tym, co jest w tradycji, a tym, co jest w piśmie? Czy jest coś takiego, czego nie ma w piśmie, a jest w tradycji? No i jak odpowiedziałeś? Pierwsza rzecz. Dzisiaj to nagrywamy jest środa. W środę odmawiamy sobie różaniec. W różańcu jest czwarta tajemnica. Jaka? W środę? W środę. To są chwalebne, chwalebne. części i to jest czwarta. Niebo wzięcie Najświętszej Marii Panny. Nie ma nigdzie w Piśmie Świętym o Wniebowzięciu, a my się na różańcu modlimy. No i zobacz, mamy najstarsze święto w historii Kościoła, jedno Maryjne, jedno z najstarszych. No to jest właśnie święto w Niebo wzięcie. wzięcia. Najświętszym, proszę nie, nie mylić tego z wniebowstąpieniem, bo do nieba wstępuje Jezus, a Maria jest do nieba wzięta. wzięta. Tak. No i, i nie ma tego w Piśmie Świętym. Bo wynika z tradycji Kościoła. I to jest w naszej tradycji. Powiem Ci więcej, bo tych różnic sobie naszukałem. Czy jest w naszym Piśmie Świętym gdzieś mowa, że trzeba się spowiadać co miesiąc, albo w ogóle, trzeba nie nie się ma. spowiadać? Jest tylko, że można odpuszczać grzechy. A to, że mamy dzisiaj sakramenty w takiej formie i, i tak je przeżywamy, to też bierze się z naszej tradycji. Tradycji. No to jeszcze ci powiem. Jest w naszym Piśmie Świętym modlitwa za zmarłych czyściec. Jest. Ale czy jest słowo czyściec? Słowa czyściec wprost nie ma, natomiast modlitwa za zmarłych i taka wizja, że jest jakieś miejsce, w którym są zmarli i którzy potrzebują naszej modlitwy i naszego wstawiennictwa, nawet naszego wykupienia jakby, tak. pojawia się w Starym tak, w Testamencie w księgach machabejskich. Tak, o tym będziemy mówić, kiedy przyjdzie nam rozważać te tajemnice zgodnie z planem katechizmu. Ale to, co znalazłem w internecie, jeśli chodzi o czyściec, o rozumienie, wczoraj jeszcze ktoś na grupie zatytułowanej Biblia zadaje takie kontrowersyjne pytanie, czy modlitwa za zmarłych ma sens? 15 tysięcy ludzi w tej grupie, przypuszczam, że wszyscy ochrzczeni. 75% wypowiedzi nie ma sensu, niepotrzebna ta modlitwa za zmarłych. Ale to dzisiaj chcemy poruszać temat? Nie, nie, o tym będziemy mówić. Natomiast chcę powiedzieć z tej perspektywy, że wiedza, że jest tradycja, z której wypływają pewne argumenty za tymi rzeczami, które my robimy w naszej wierze, czy źródło tych rzeczy jest w tradycji, jest nam bardzo potrzebne. My musimy wiedzieć, czy jest tak, coś takiego się... jak tradycja. Dzięki tradycji Kościoła mamy coś takiego jak dogmaty. Jest dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny. Jest dogmat o tym, że Jezus Chrystus był Bogiem i człowiekiem. Jest dogmat o tym, że miał dwie natury, które były niezmieszane. Tak, współistotne. Ale współistotne. Jest dogmat o tym, że jest Bóg w trzech osobach. Nie ma tego wprost w Piśmie Świętym. To są dogmaty, które wypracowała tradycja. Moglibyśmy tych przykładów mnożyć pewnie, co jest z tradycji, co jest z Pisma Świętego. To daj mi jeszcze jeden. Dobrze, to jeszcze jeden. Z tradycji mamy to, że my Mszę Świętą odprawiamy codziennie. Ponieważ jest w Ewangelii napisane, to czyńcie na moją pamiątkę. Nie ma powiedziane, jak często i kiedy i. i... I ktoś może powiedzieć, pamiątka to wystarczy raz w roku, tak jak masz pamiątkę swoich urodzin czy imienin. A gdzie to jest, że my codziennie mamy mszę świętą odprawiać? No nie ma czegoś takiego, nawet nie było kiedyś takiego, żeby codziennie odprawiano Eucharystię. Ale że odprawiamy ją często, to to bierze się gdzieś z tradycji. No i tu jest teraz taki bardzo duży temat. Jak już wszedłeś na to, yy, yy, ilość przyświętych, czy to, że codziennie sprawujemy Eucharystię, to tu jest potężny temat na tym, jak odróżniać co jest tradycją przez wielkie T w kościele, a co jest tradycją przez małe T i wypływa z tej tradycji przez wielkie T, ale nie jest z nią tożsame. Dlatego, że to, że my sprawujemy liturgię przy świętych codziennie, nie oznacza, że to jest tradycja przez duże T. Tak. Bo równie dobrze Kościół prawosławny sprawuje liturgię rzadziej, niekoniecznie codziennie. Zwłaszcza, że ona tam trwa 3-4 godziny, więc sprawowanie jej codziennie mogłoby być no, dość trudne. To tak jak mówiliśmy, że tradycja apostolska, z dużej litery pisana tradycja, to jest i ta pewna treść, i te różne sposoby, to ksiądz profesor Staniek ładnie to pisze w jednym ze swoich artykułów, że ta substancja tradycji potem jest, mieści się w różnych naczyniach. I te naczynia to z jednej strony jest liturgia. Czyli w tej liturgii wyraża się ta substancja tradycji i przez to, przez to, przez to. Albo na przykład architektura. To, że my budujemy kościoły, to, że mamy na przykład w kościele takie ani inne malowidła, że mamy Biblię Pauperum, czyli te obrazki z życia Jezusa, to też jest, wyraża się w ten sposób ta tradycja z dużej litery T poprzez tą zwykłą tradycję z małej litery, tradycję architektoniczną powiedzmy, nie? ta architektura y, kościelna, sakralna. Jest też tradycja związana z różnymi dziełami ta duchowością tra... tradycja duchowości, różne nurty duchowości, te tak. są jak gdyby różnymi tradycjami, ale mają swoje źródło w tej, tradycji tej dużej apostolskiej. tradycji. I to mi się ten obraz bardzo spodobał, że ta substancja tradycji, ta, to, ten testament apostolski, który dostali od Jezusa, się wyraża jest zawarty w tych naczyniach, które mamy dookoła siebie. Jest ta fajna historia. Znasz ten przykład do dokazań, jak w domu mówili, że u nas jest taka tradycja, że jak się tam robi szynkę, to się zawsze odcina ten kawałek. Znasz to? Nie. No i, i córka się pyta, mamy, a czemu tak robisz? Mama mówi, bo babcia tak robiła. Babcia, czemu tak robisz? Bo prababcia tak robiła. Ta prababcia żyła i zapytali jej, czemu tak robisz, czemu odcinasz ten fragment, jak to wkładasz do, do, do tej foremki. A prababcia mówi, no bo mi się nie mieściło, bo miałam za krótką foremkę. <laughs> A tradycja powstała. A tradycja powstała, ale to jest ta mała tradycja. No, tu bym się trzymał tego, żeby mówiąc o tradycji w kościele, trzymać się tej y, wielkiej tradycji. Tradycja Apostolskiej tej dużej litery, tradycji apostolskiej, tradycji, która ma w sobie to, co jest takim fundamentem y, naszej wiary, ten skarb, depozyt. Tak. który apostołowie i potem ich następcy mają strzec. I przekazywać dalej. I mają tu pomoc Ducha Świętego, który powiedział im Chrystus. Bo rozumiem, że już dochodzimy do dopowiedzeń. Tak jest. Taki temat, który chyba dzisiaj jest źródłem tego, że my łatwiej sięgamy do Pisma Świętego niż do tradycji. Mhm. Dlatego, że jeżeli tradycja i Pismo Święte są depozytem wiary, to musi być coś, co faktycznie ich strzeże. Tym czymś jest Urząd Nauczycielski Kościoła, czyli papież, biskup Rzymu wraz z wszystkimi biskupami świata, jeżeli wspólnie coś ogłaszają pod przewodnictwem papieża, to jest to właśnie, co jest zaczerpnięte z tego depozytu wiary. Pokazują ten depozyt wiary, pokazują, jak go dzisiaj rozumieją, pokazują w jaki sposób ich Duch Święty w tym rozumieniu prowadzi. Uroczyste nauczanie. Tak, uroczyste nauczanie Kościoła, natomiast problem jest od strony człowieka. I myślę, że to jest w ogóle problem dzisiaj z podejściem do tradycji, do przekazu ustnego, do tego co mówi właśnie urząd nauczycielski kościoła. To jest kwestia zaufania. Mm. Mam wrażenie, że łatwiej ludziom jest zaufać, kiedy trzymają w ręce Pismo Święte, niż zaufać, kiedy słyszą o tradycji kościoła, o tym co naucza kościół i tak dalej. mamy problem z zaufaniem. Zgadzam się z tym. Jeszcze do tego dochodzi, troszkę o tym mówiliśmy, takie nastawienie dzisiejszego człowieka, że wszystko można podważyć. To dzisiaj się dzieje. Papież coś. To, to wynika z braku zaufania. Papież coś głosi, ale my też mamy taką tendencję. A, a, a mam inne zdanie. Mam inne zdanie, tak. A jest pewna tradycja, nie? są pewne wartości niezmienne, fundamentalne. Kiedyś to było stabilne. Znaczy, było jasne dla człowieka, że jeżeli. Kościół coś głosi jako prawdę taką podstawową, niezmienną, która jest obecna w nauczaniu kościoła. To było dla człowieka pewne. On się na tym mógł oprzeć. I to jest piękno tradycji, że tradycja, jeżeli jej ufam, to się mogę na niej opierać. To staje się czymś stabilnym dla mnie. Jak nie mam zaufania do tego, to wszystko mi się chwieje. Masz jeszcze jakieś dopowiedzenie? No, chyba tyle. Mam takie dopowiedzenie do tradycji, że tradycja to jest szacunek też do dorobku innych. Żeby sobie uświadomić, że nie ode mnie się zaczyna, jeśli jestem księdzem, nie ode mnie się zaczyna zbawienie świata. Szacunek do dorobku innych. Bo to z jednej strony pokazuje ważny problem dzisiaj, czyli że wszystko się zaczyna ode mnie, a nie czerpię z tego, co już było. A z drugiej strony, tradycja ta przez duże T, to że tak powiem, nie wprost jest dorobek innych. To jest depozyt wiary, który inni przekazują i z którego wydobywają. Więc to jest tak naprawdę to, żeby się nauczyć, że moja wiara ma źródło. Tak, ale tym, dorob... Nie we mnie. tym dorobkiem innych, tutaj rozumiem dzieła wszystkich Ojców Kościoła, dzieła naszych świętych. Jak często my czytamy? A no to tak. Wie? Szacunek do dorobku innych. To taki jeden z wątków. Więcej sobie napisałem i to jest dla mnie bardzo mocne, to jest coś, co odkryłem przy czytaniu tego fragmentu katechizmu, że tradycja to jest sposób na obecność Boga. Bo my no to, mówimy, że, że są sposoby obecności Boga, sakramenty, wspólnota, ksiądz, który sprawuje Eucharystię, jest tym znakiem obecności Boga, a ja dzisiaj dokładam tradycja. No, to nawet dokładasz coś, co jest u podstaw tych wszystkich innych obecności. O, i, i żeśmy się, pamiętasz, kłócili ostatnio na śniadaniu, czy można by się było zbawić, gdyby była tylko sama tradycja, a nie byłoby Pisma Świętego? Tak. Przecież przykład tych ludzi, którzy żyją gdzieś na w krajach misyjnych, nie umieją czytać, nie umieją pisać, może nigdy nie spotkali Pisma Świętego, a spotkali misjonarza. Tak, który głosi objawienie. Drodzy podcasto, słuchacze. Tradycja. To jest ogromny, wielki skarb Kościoła. Jeszcze do niej wrócimy przy Piśmie świętym, no bo za tydzień będzie Pismo Święte jako ten drugi sposób przekazywania objawienia i siłą rzeczy znowu nam wróci trochę tradycji. Myślę, że na koniec warto wspomnieć znanego aktora Willa Smitha, który na jednym ze swoich filmików mówi słuchajcie, w życiu warto biegać i czytać. Biegać, żeby dbać o siebie, a czytać, bo wszystko już było. <śledzianie> no to... <śledzianie> Tak samo się mówi w filozofii, że cokolwiek by nie napisał współczesny filozof, to i tak jest przypis do Arystotelesa i Platona. Doskonałe. A jeszcze tak, na marginesie, to profesor Rogowski, który pisał takie krótkie rozważania z góry, to bardzo często w nich pisał właśnie, że wszystko co ludzie piszą, tak naprawdę już były w Piśmie Świętym. Co było pierwsze, Pismo Święte czy tradycja? Tradycja.